Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w The Binding of Gimper Afterbirth. Kolejny już odcinek naszej serii. I zanim zaczniemy cokolwiek, mam dla was bardzo, bardzo króciutkie ogłoszenie, ponieważ teraz, kiedy ten odcinek wchodzi, zapewne jest około 15, bo jest 13.15, kiedy go nagrywam. Natomiast o godzinie 17 w radiu Youngstars kolega Ignacy będzie dawał wywiad, może bardziej będzie rozmawiał z prowadzącym na temat Rich Tour 2015, który będzie od 6 do 17 grudnia. Jeżeli jeszcze nie sprawdziłeś, koniecznie sprawdź, link w opisie. Zapraszam was bardzo serdecznie, żeby posłuchali. Będzie możliwość zadania Ignacemu pytań, będzie taka część, gdzie będzie on opowiadał o Rich Tour, będzie taka część, gdzie będzie on odpowiadał na wasze pytania. Ja też pewnie będę słuchał i trzymał kciuki, żeby dobrze wypadł. Godzina 17, Radio Youngstars, zapraszam. Link również będzie w opisie, jak i również do strony samego Rich Tour. A teraz zaczynajmy, moi kochani. O, ja wiem, czego nie zrobiłem przed odcinkiem. Nie mam zapisanych, a miałem to zrobić, imion i nazwisk, bo koło folderu z fanartami mam folder z waszymi gołymi zdjęciami, które mi wysyłacie czasem, i po prostu wszedłem i się zagapiłem. Dobra, to teraz wchodzimy, to żebym wiedział. Te prace wykonał Adrian Ogłaska, no jest coś pięknego, tak mi się to podoba. Dlaczego mi się to aż tak podoba? Bo mamy mega dużo nawiązań i to jest dla mnie mega ważne w takich fanartach. Jest Robert z Fallout Shelter, jest Tata Gimpera, jest Hajsownik i ma, jak jest na podstawie tego bossa, co ma tego podziana drugiego, nie? Tylko że Hajsownik ma tutaj chleb, jest Duke of Flies na Internet Explorera przerobiony i jest Rock jako monstro. No i ja płacząc oczywiście, fenomenalna praca, Adrian. Jest to praca numer jeden dzisiaj, będę chciał, żebyście się zaangażowali w głosowanie, bo mam trzy prace, które moim zdaniem są mega fantastyczne i jestem ciekaw, która z nich wygra. Prac mamy dzisiaj 6, to była numer 1. Adrian Ogłaska, hashtag Junia, piękna, piękna robota. Praca numer 2, wykonał ją Albert Kowalski. Fajna, też mi się podoba przez ilość nawiązań różnych. Mamy tutaj mnie w koszulce Ridzon, mamy, przepraszam, Darkbama, mamy Brimstone'a, mamy Gapiego. Gdzieś tutaj wystaje oczywiście jakiś mózg Taty Gimpera, jest to praca numer 2. Albert, fenomenalna robota. I coś, o co prosiłem wczoraj, wykonał Bartek Pałka. Fajne nazwisko, kolego. Szkoda trochę, tak zawsze. Zawsze takie głupie nazwiska, jak na przykład Ocipka, czy coś takiego. I to można nie mieć lekko w szkole właśnie przez takiego. Ale za to nadrabiasz swoim talentem, bo poprosiłem wczoraj o Monstra BGC i po prostu praca jest tak świetna, mega. Jest, kurwa, bonus ryje Monstra żygający, oczywiście, kurwa, mega, Bartek Pałka, tutaj praca płonę jak zapałka. To dobre rymy. Bo praca numer 3. Praca i teraz trzech w ogóle finalistów, nazwijmy to. Po prostu to jest tak dobre. I tak w ogóle to nie są wszystkie prace. Ja zastanawiam się, czy nie zrobić oddzielnego filmu z przeglądem hashtag Junia. Tego jest tak dużo, ja już nie mogę po prostu wybrać. Mi jest tak źle, że niektóre prace są tak śliczne, ja ich nie mogę wziąć na odcinek, bo to pół godziny byśmy je przeglądali. Detox Wiktor wykonał. Na początku myślałem w ogóle, że to jest zdjęcie na dole, ale jest mega fajna praca po prostu. Jak mama z nożem tutaj idzie, płonie cały basement, ja przerażony na podstawie zdjęcia. Wow, zajebiste, naprawdę mega fajne. Kolejna praca od Kokorokego. Tutaj to już jest klasa sama w sobie i ja w ogóle nie mam nic do dodania. Po prostu Azazel, który najebał Judasa, zabrał mu czapeczkę, związał go. I jeszcze to jest nawiązanie do tego, że są dwie moje ulubione postacie, Azazel i Judas. I wow, ta kreska mi się to tak podoba po prostu. Śliczne, piękne, wspaniałe Kokorokego. Mega, 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 wow. Po prostu jedna praca, która mi uciekła wcześniej, którą wykonała Majka Rogocka, którą mi podrzuciliście na fanpage'u. Jest to fanart Lilith i jest naprawdę również bardzo śliczną pracą. Jest to praca numer 6. To jest numer 5, numer 4, numer 3, numer 2 i numer 1. Głosujcie w komentarzu, jestem mega, mega, mega ciekaw, co wygra. A póki co już nie przedłużajmy, tylko zacznijmy rana i dzisiaj zagramy sobie właśnie jako Judas. Zagramy sobie na hard mode i spróbujemy przejść albo do Mega Satana, bo tu mamy, już też ktoś mi wytłumaczył, nie pamiętam imienia i nazwiska, kolego, w tym momencie, bardzo cię przepraszam, ale już mi wytłumaczył te ikonki. I teraz tak, to jest serce oczywiście, to jest katedra, to jest... to jest, dobra, nie, te są pozaliczane i tak mamy wszędzie. Tu jest Dark Room, to jest chyba The Chest, to jest Szatan, to jest Katedra, to jest Boss Rush, to jest Grid Mode. Tutaj jest Mega Szatan, a tutaj jest Gash, jeżeli się nie mylę. Mega Szatan to jest taki pentagram, a Gash to jest jakaś taka ikonka, co go symbolizuje. To jest proste, więc gramy Judasem, próbujemy dojść w 30 minut, żeby pokonać It Leaves. Sprawdźmy się. Judas, The Binding of Isaac Afterbirth. Zaczynamy! Jezu, 4,5 minuty wstępu. No mówię, na te fanarty tak dużo idzie, ale no to po prostu nie da się. Nie. O Jezus, dzień dobry, infestation shot na sam początek. Mam jedno serce, muszę pamiętać, żeby nie wejść do kresumu jak głupek. 5 monet również na start, zaczynajmy. Tutaj są strzałkersy jakieś. Przecież to my na momencie sobie pająki zaczniemy produkować po prostu z nich. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Już nie pamiętam, jakie czasy powinno się mieć mniej więcej na każde piętro, żeby fajnie to wychodziło.
Ale dobra, niech się dzieje, mamy tu muchy, klocuchy, dobra. Pozabijamy, okej, to nie był zbyt celny strzał. Ej, fantastyczny jest ten infestation, to może być dobry, fajny, ciekawy run. Naprawdę, naprawdę, nagramy coś, wiesz. No i co ja mam z tobą zrobić, muchu? Muszę tu gdzieś odbiec, bo po prostu to się źle skończy. Ta sobie pulsuje, dobra, zabiliśmy. Ej, jakie w ogóle celne... Ała, pół serduszka mi zostało, Tomek, uważaj. Jakie celne wymierzenie strzałów, jestem w ogóle zachwycony. Czy pani mucha zechce stamtąd wyjść? Czy trzeba ją wysadzać? Ej, trzeba ją wysadzić, no. Co za siara. O, dobra, udało mi się ją pacnąć. Wyjdziesz stamtąd, szmato. O Jezus, prawie dostałem w pysk. Dobra, dwie bomby. Ale trzeba bardzo ostrożnie, muszę się rozglądać z niebieskimi kamieniami. Dosyć dokładnie, nawet kosztem tych paru sekund. Ale po prostu mam pół serca. Nie chcę przegrać tego rana. Nie chciałbym, bardzo bym nie chciał. Dobra, to jest w miarę proste pomieszczenie. Mam bardzo dużo tych pająków. Dobry przedmiot dostałem na start. Naprawdę jestem dosyć zadowolony z niego. Okej, dostaliśmy baterię. Dostańmy się do tych piguł. Infestę, czyli dostaniemy jeszcze jakieś chyba pająki, tak? Czy coś takiego. Telepils. Okej, do sklepu, świetnie. Tak zrobię to, zmarnuję te monety. Bardzo się boję, że stracę te pół serca tutaj. Nie jestem aż tak pewny swoich umiejętności, bo dzisiaj jeszcze nie grałem. To jest taka runda totalnie bez rozgrzewki. Ale dobra, już tutaj zdobywamy dwa serca kolejne. I dzięki temu już czujemy się dosyć, dosyć bezpiecznie. Także jest na luzaczku. Co prawda potraciliśmy większość bomb. Dobra, zaraz się zastanowimy, czy chcemy iść do tej karty. Larry Junia, walka rozpoczęta. Ej, ten Infested jest tak świetnym itemem po prostu. Bardzo dobrze to działa na Judasie, jeżeli chodzi o te początkowe fazy tutaj. No i jeżeli chodzi o zdrowie, to nie martwimy się już absolutnie, bo dostaliśmy bardzo dużo różnych rzeczy. Do tego stopnia, że chyba nawet nie rozwalam tego kamienia, tylko spróbuję sprawdzić tę kartę, co tutaj się zadzieje. Joker! I to jest coś, co nas bardzo interesuje, bo dostaliśmy jakieś HP upa, pójdziemy sobie tu i mamy Goldhead oraz Rotten Baby, oczywiście obydwa te itemy. O Jezus Maria, jakby to mnie gdzieś indziej wyteleportowało. Bierzemy nie tylko Goldhead, ale i Rotten Baby. Zaczyna się naprawdę fenomenalnie. Cofniemy się tylko po baterię, 2,5 minuty na ten poziom. Bardzo, bardzo dobry start. Tej baterii nie mogę podnieść, bo nie mam bomby. Bardzo, ale to bardzo dobry start. I no to zasługuje już na 15 tysięcy lajków. W tym momencie dajesz łapkę w górę. Cieszysz się i ja też się cieszę. Pięknie! Czy to jest brud na monitorze? Tak, się bałem, że na filmiku coś jest. Dostał w ryj głupi. Pięknie! Kurwa, dobrze, to będzie tak dobry run. Trzy niebieskie serce, zaczynajmy. Goldhead po naszej stronie. Mamy Infested Baby, który strzela muchami. Mamy Infestation, który produkuje nam bardzo duże ilości pająków. Bardzo fajnym itemem, kombującym się z tymi itemami, które mamy, byłby ten Best Friends Forever, który powoduje, że wszystkich tych naszych familiarów powiększa. I jest to naprawdę super. Mamy już klucz do Treasure Roomu na tym poziomie. Zwiększmy troszkę tempo. 3 minuty na drugie piętro basementu jest jak najbardziej okej wynikiem, ale chcemy tutaj dać sobie jak największy zapas. Szczególnie, że ten początek, mówię, jest otwarcie, jest dobre. Niczym parasola w twojej dupie. Idzie nam naprawdę nieźle. Zdobywamy tutaj bombę, oczywiście od razu ją podłożymy pod niebieską skałę. Zdobywając kolejne dwie monety. Mamy tu pokój z bossami. Myślę, że mogę się o niego pokłócić. Dostaniemy aż 3 skrzynki, więc jak najbardziej jestem za. Użyjemy oczywiście Book of Belaya, żeby sobie troszkę przyspieszyć tę walkę tutaj oraz ułatwić ją. Chociaż no nie będzie ona zbyt trudna. Naprawdę tych pomagierów otrzymuje ogromne ilości. Okej, przeteleportowało mnie to do Devil Roomu. I w nim mamy Krampusa. Okej, kurwa, to są te... O, ja pierdolę. Dobra, okej, zginął sobie. Dostajemy Head of Krampus. Czy ja chcę dostać na Book of Belaya? Chyba chcę Head of Krampus mimo wszystko. Bardziej niż Book of Belaya. To jest fajne, ja lubię ten item. Ale damage output mamy solidny, a Head of Krampus pozwoli nam błyskawicznie oczyszczać pomieszczenia z bossami. Także tutaj, pomimo że tak osobiście ja preferuję ten Book of Belaya, tak po prostu, bo mi się przyjemnie z niego strzela, biorę Head of Krampus, żeby po prostu lepiej zagrać. Hagalas Destruction będzie bardzo przydatnym itemsem. I co to jest? You feel balanced, Libra. Okej, to nam wyrównuje statystyki troszeczkę i dodaje po 6 każdego itemu, co jest swoją drogą świetną opcją. A, i to powoduje, że zwiększając jedną statystykę, zwiększamy wszystkie w tym momencie, więc tutaj bardzo ciekawe efekty mogą dać niektóre grzyby, naprawdę. Okej, tu mamy dwie troll bomby. Ale dostaliśmy też sporo tych klucz. Okej, no i to mi się podoba. To mi się podoba. Stawiamy sobie tutaj zdecydowanie bombę.
Okej, jeszcze Secret Room odkryliśmy. Co za gra w ogóle, Steam Sale. Wszystko 50% taniej, zgarniamy jeszcze oczywiście 3 monety, mamy ich 8. Możemy spróbować wziąć te karty i to jest Joker. Jokera wolę bardziej niż Hagal. Chociaż nie, brać Jokera jest bez sensu na tym etapie. Bo, dlaczego? Dlatego, że i tak mamy Goathead, który gwarantuje nam dostanie się. A Hagala użyjemy sobie w tym pomieszczeniu, żeby nie marnować bomb. Wrócimy się wtedy po Jokera i tutaj łatwo bardzo się dostaniemy do tych skrzynek, kluczy i wszystkiego, tak? Żeby już się jakoś bardzo nie bawić. I otrzymaliśmy Small Rocka przy okazji, który da nam damage up, a tak naprawdę da z delikatnego All Stats i Book of Belaya. Jest mi w tym momencie totalnie niepotrzebne, bo ja to lubię właśnie za ten efekt czerwonych łez, który daje nam także Small Rock, więc tutaj w ogóle problem przestaje istnieć. Jakichś moich subiektywnych. Co to jest za świetny run w ogóle? O rany, rany! To jest, wow, idzie naprawdę świetnie. Zagapiłem się, bo mi mail przyszedł. Odwrócę telefon do góry nogami może, żeby nie widzieć. Bo to będzie mnie rozpraszało jakoś głupio. Jak przegram tego rana, o Jezus, jak zamykam serię za Izaka, nie? To po prostu idzie tak dobrze, póki co, że po prostu nie wybaczyłbym sobie nic. No i zobaczcie, wchodzimy sobie tutaj, Monstro BGC ginie na momencie, Head of Krampus jest świetnym wyborem, jak widać. Damage plus Range Up, Synthoil zwiększa nam wszystkie statystyki, również prędkość strzelania. Cofniemy się kawałeczek dosłownie po baterię, czas mamy bardzo dobry, statystyki mamy bardzo dobre. Wszystko idzie nam fenomenalnie i bez problemu, bateria jak najbardziej się przyda. Joker po naszej stronie, w jakim punktu na podorędziu, Goathead i jest w ogóle... Wow! Kurwa, co za run! Uhu! Tak jest, tak się robi hip-hop. Gówno. Pięknie, dobra, zalany caves, zaczynajmy. Od razu na lewo tutaj mamy arenę za zwykłą skrzynkę. Okej, powalczmy sobie. Może coś ciekawego jeszcze wypadnie. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo mocni. Więc tutaj się nie boję walczyć. No zobaczcie, naprawdę dużo czasu nie straciliśmy. Była szansa na sakiewkę i na coś fajnego ze skrzynki. Więc bardzo spoko, tak mi się wydaje. Ten Infestation i ten Rotten Baby, co oni robią za masakrę. Naprawdę trzeba wszystkie sklepy sprawdzać. Jeżeli uda mi się znaleźć swoją drogą, jeszcze bardziej game-breakingowe, tak teraz rozkminiam, jeszcze bardziej game-breakingowym itemem byłaby Libra, jakby na przykład zrobili coś takiego, że też wyrównuje ilość monet, bomb i kluczy, tylko to byłoby dosyć trudne, ale na przykład byśmy mieli 1 1/3 monety, tak, że trzeba byłoby ich więcej zdobyć. I wydając pieniądze w sklepie, to by się przekładało też na bomby i klucze. To byłoby tak ciekawe po prostu i zaburzające. Może nad jakimś Libra 2.0 pomyślą, bo to wprowadziłoby naprawdę tyle rozpierdolu i chaosu do gry. A chyba to jest coś, co Hanna-Barbera, Gendy Tartakowski, tutaj Edmund Macmillan lubią robić. Dobra, umieraj, gówno. Jeszcze jedno chyba jest, czy jeszcze maluszki jakieś po sobie biegają? Maluszki. I z tych maluszków my sobie pajączki generujemy. To jest tak w ogóle genialne. Mega. Naprawdę, świetne. Okej, ała. Spoko, dajemy radę, coś tam żeśmy serce już stracili. Troszkę ostrożniej trzeba grać, żeby po prostu jak głupek nie tracić serc, tak? Bo później to się na mnie bardzo mocno może zemścić, pomimo dobrego rana, jeżeli głupio potracę serca. Co? A tu kolce były. A ja jestem ślepy. Ale teraz jeszcze wybuchy nas leczą, więc zdobycie jakiegoś itemu, który spowoduje, że nasze łzy będą wybuchały i trochę, czy nawet troszkę heart containerów, w ogóle nam bardzo fajnie może ustawić tego rana. Epic Fetus jest bardzo dobry w tej sytuacji i tutaj no już nie jesteśmy chyba aż tak chętni, żeby pozbywać się heart containerów, bo te leczące wybuchy naprawdę mogą dosyć fajnie uratować nam rozgrywkę w kluczowym momencie. Mamy blank card, to jest ciekawe, ale nie wiem, czy chcę to brać na space bar item, co na pewno sobie wezmę, bo KS zawsze generuje nam fajne, ciekawe efekty. Dostajemy kartę The World, użyjemy jej sobie. Tutaj sobie przejdziemy celem odkrycia. Wow, dwie te monety. Coś świetnego. Balls of Steel. Generalnie Goathead w połączeniu z Chaosem daje tak zajebiste efekty po prostu i powoduje, że gra się robi tak ciekawa. To może być naprawdę jeden z fajniejszych runów na kanale. Tak mi się wydaje, jeżeli to jeszcze trochę potrwa w ten sposób. Czy jest jakaś metoda, żeby się tam dostać? Tutaj tak, po te monety. Możemy ustawić bombę i to też zrobimy. Natomiast na drugą stronę po to niebieskie serduszko nie dostaniemy się po prostu z aktualnym setem itemów, ale mnie to jakoś bardzo nie boli. Jakoś bardzo mnie to nie boli, bo i tak, no jeżeli chodzi o zdrowie, to wygląda to u nas bardzo, bardzo sprawnie. Pogasimy sobie ogniska i lecimy dalej.
Dobra, możemy spróbować pokusić się o boss rush, ale musimy podkręcić tempo, jeżeli będziemy chcieli to robić, tak? Tak na to wskazuje boss rush, dobra, Guardi oczywiście sobie ginie, bardzo szybko sobie ginie, zabijamy cię psie, zgarniamy item, wymieszane to, okej, okay, mamy reusable bomb body, nie potrzebujecie. Tak powiem, żeby sprawdzić, bo zawsze mi się te bomby mylą. I tu mamy tak, cube of meat, albo ten akumulator, wezmę ten akumulator, który daje mi double charge, nie jestem pewien jak to działa. Po baterii się wracać nie będziemy, bo jest za daleko i lecimy na kolejne piętro. Drugie KFC, 9 minuta, chyba nie jest to jakiś bardzo rewelacyjny czas. Do 12 minuty, jeżeli się nie mylę, powinniśmy skończyć drugie KFC, żeby to miało sens jakiś większy. Dobra, tutaj sobie sadzając, puknięte śpiące muchy, tak głupio wyglądają po prostu, mega głupio, dobra. Okej, ciebie też sobie rozwalamy i mamy baterię. Gdzie jestem, co ten double charge robi, nie jestem pewien. Nie zauważyłem właśnie, żeby jak dobra, nie mamy czasu na to. Więc tutaj zrobimy sobie po prostu w ten sposób, okej, troll bomba, ale też klucz. Te monety spróbujmy sobie jakoś wydostać. Dobra, to za dużo czasu byśmy marnowali, lećmy dalej. Zdecydowanie lećmy dalej, okej, to jest jeden z tych poziomów, których nie lubię, bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię, bo tutaj można bardzo bubu dostać na ryj i to się może bardzo źle skończyć po prostu ten poziom. Dobra, zabity, idziemy dalej, zabity jak hobbity. A nie, bo hobbity przeżyły. Okej, okay, śmiech Piotra, żywy, hobbity przeżyły. No kurwa. Okej, okay, dobra. Mucha pękła, idziemy dalej. Radio padło, gruba kurwo, targa i sadło. Kolejną bombkę mamy, wchodzimy do treasure roomu, robimy to, Jezu, jak my to sprawnie robimy. Temporary flight, mimo wszystko pozostanę przy krampów raidu. To sobie rozwalimy, niestety niczego nam to nie dało. Schodzimy dalej w dół, mamy złośliwe ognisko, żaden problem przy Jacfelu. Ale ja mam wyjebaną minę teraz, widzicie to? Jak on się uśmiecha złowieszczo? Fajne, podoba mi się to. Idziemy do sklepu, zobaczymy co tam ciekawego czeka. No Kajus wymieszał nam totalnie item pulę. Więc po prostu zbieramy smocze kule. I tak, mamy tutaj Cube of Me, którego kupimy jak najbardziej za 7. I tu sobie może wysadzimy, zobaczymy czy coś nam się jeszcze uda uzyskać. Sporo monet, sporo fajnych monet, więc to na pewno bierzemy. Piguły nie potrzebujemy i lecimy na kolejne piętro. Tu nie ma co się bawić jakoś bardzo. Mega Fatty zginął, Kane's Lucky Food jest na pewno bardzo dobrym itemem. I tutaj tak, mamy Anarchist Cookbook albo Speed Belt i żaden z tych itemów nie jara. Idziemy na kolejne piętro i zaczynamy Necropolis. Jakie to jest dobre! No co my robimy? Tak piękny ram. Dobra, okej, okay, duże pomieszczenia są, zejdziemy sobie w dół i już mamy od razu Treasure Rooma, bardzo dobry wybór. O kurde, dostałem troszkę w pysio. Tym Cube of Meatem można by dużo podziałać, no nie? Naprawdę sporo. Jakbym w Devil Roomie jeszcze wcześniej wziął Cube of Meata, to miałbym już dwa i w ogóle może byłaby szansa na coś więcej. Ale i tak z Lilith już mam tego achievementa, jak sobie Cube of Meata pomnożyłem po prostu i to mi dało parę ludków, więc tutaj nie mam żadnego problemu z tym. Tu sobie przejdziemy. Co to jest za piguła? Lockdown. Okej, okay, czyli zanegował mi Kane's Lucky Foota. Ale on daje chyba jeszcze jakieś inne ekstra efekty. Z tego co pamiętam, ojejku, to jest tak po prostu, tak nie lubię tego pomieszczenia. To jest jedno z głupszych pomieszczeń, do gry naprawdę nie lubię, bo się bardzo długo je czyści. I jeżeli przy speedrunach ono się pojawia, to strasznie nam to przeszkadza. Dobra, wchodzimy do treasure room oczywiście. Mamy skeleton key, który daje nam 99 kluczy. I tutaj byłaby właśnie mega fajna libra, która by spowodowała, że dostaniemy po 33 wszystkiego. I to byłby już bardzo, bardzo fajny, ciekawy efekt. Dobra, rozwalamy ten klucz, dobra, nie musiałem po to iść, nie powinienem nawet, bo tracę czas. Na Kersu również nie zamierzam tracić czasu, okej, okay, to w miarę sprawnie powinniśmy sobie to pomieszczenie przejść. Mam taką nadzieję, oczywiście, że tak wyjdzie. Flameczkę ze sobą zostawiają, spoczko. Tu jest jeszcze jakieś ciałko Michałko, o, ono strzela pająkami, no tak, faktycznie. Tu sobie może wysadzimy, zobaczmy, czy coś fajnego wypadnie, absolutnie nie, najwyżej jeden przeciwnik. O nie, to są te ścierwa. Wypierdalać proszę. O kurde, dobre, to było ok. To była bardzo dobrze postawiona bomba. Tu mamy arenę, złotą skrzynkę, którą otworzę w takim razie. Jeżeli skrzynka jest złota, to ala makota. Dobra, robimy tak. Jokera wykorzystamy na boss rushu, żeby się wydostać z niego po zgarnięciu itemu. Bo wydaje mi się, że boss rusha jak najbardziej zaliczymy. I to może być świetny run. No i mamy naprawdę, myślę, fajne szanse na pokonanie tego gasza, jeżeli czegoś nie spierdolimy. Dobra. A później oczywiście nawet i Mega Saitana i wtedy Judasa będziemy mieć zaliczonego już na 100%, co byłoby mega wyjebaną opcją. Garglingi. Dobra, monety. Idziemy dalej, grubas. O kurde, dostałem, a tak głupio dostałem, to nie było ani trochę dobre. Mamy sklep, bardzo, bardzo mnie cieszą sklepy, tak jak Devil Roomy zresztą. Wydawało mi się, że ktoś dzwoni. Paralyzes, okej, okay, ale przynajmniej już wiemy i nie użyjemy jej w trakcie walki. Grid, bardzo fajnie.
Grid jest bardzo okej opcją, bo z niego wypadną pewnie fajne monety na przyszłe sklepy. Znaczy, no sklep został jeszcze jeden, ale może po prostu na tym przyszłym sklepie coś fajnego uda się kupić. I to jest spoko. 13 minuta, połowa pierwszego Necropolis, tak? Czy drugiego? Pierwsze Necropolis, także no, trzeba gdzieś tam mieć ten timer cały czas z tyłu głowy, żeby w 20 minut wyrobić się z pokonaniem mamy. Nie powinno być to jakoś szczególnie trudne, ale oczywiście warto mieć to, tak jak mówię, z tyłu głowy. Dobra, ruszyły diaboły na nas. Ruszyły na nas diaboły. Dobra, elegancko. Tyle. Idziemy dalej, tutaj nic nie ma. Spróbowałbym się wycofać chyba, ale teraz to już będzie dosyć trudne. Okej, dobra, zrobiliśmy to. Mamy baterię, jakbyśmy chcieli. Ten double charge nam tu niczego nie daje. Trochę mi FPS-y spadły, martwi mnie to, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie dalej. Najwyżej sobie przeresetujemy grę, to nie jest problem. Ta gra nie ma chyba wtedy problemów z zaliczaniem rana, jeżeli się ją przeresetuje. Wiem, że kiedyś był taki błąd, ja go troszkę wykorzystywałem na Delos na przykład, żeby lepsze wyniki kręcić. Telepil, zwolę Jokera. Zazdrość mnie zżera. Dobra, bossa już nie ma. Bierzemy sobie mięso, wchodzimy tu. Okej, tu mamy dwa breakfasty, zbagował nam się David Room. I tego na pewno nie zamierzamy brać. Treasure Room wzięty, to wzięte, to wzięte, skaczymy niżej. Dobrze idzie. Idzie tak sprawnie, że nie mam słów. Dark Depths. Spadły nam te FPS-y, no nie? I to mnie trochę martwi. O Jezu, dostajemy tu... Kurwa, ale my tu dostaniemy. Gałgaństwo. Całe serce straciłem. Bardzo źle. No, zaraz sobie przesetuję tę grę, żeby po prostu troszkę odnowić. No bo zobaczcie, co się dzieje po prostu. Pomieszczenie zaliczone, zaliczone. Zresetujmy sobie Isaaca. Bo ewidentnie kuleją te FPS-y. Ja chcę grać na 60, nie podoba mi się to ani trochę, że gra może tak zwalniać. To też, znaczy ja jeszcze jestem w stanie to zagrać, mi to nie robi jakiegoś bardzo dużego problemu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że dla was będzie to zwyczajnie nieprzyjemne do oglądania, więc wolę zresetować. Jak najbardziej wolę zresetować, ale chociaż to wiele nam nie pomogło tak naprawdę. Okej, okay, dało nam to maszynę, nie mamy czasu, żeby na niej grać, więc ją wysadzimy. Z nadzieją na fajny gift i dostaliśmy trochę monet, w związku z tym możemy lecieć dalej. Tu sobie wysadzimy oczywiście. Może coś wyłączyć w opcjach, ten filtr czy coś tam, no mniejsza. Tak długo jak nie jest to uszczerbek na tyle duży tymi FPS-ami, że powoduje, że ja mogę przegrać czy coś takiego, to nie mam zbyt wielkiego problemu z tym. Dobra, okej. Okay. Rotten Baby robi taką robotę świetną. Strasznie musiał tego BFF-a dostać ze sklepu. Co to jest za item? You feel cursed, cursed of the tower. All stats up, then shuffled. To jest bezpieczne dla mnie, bo to po prostu zwiększa mi wszystkie statystyki. I can see forever, genialnie. To po prostu zwiększa mi wszystkie statystyki, słuchajcie. Breakfast, a to w sumie weźmy. Skończyły się itemy. Naprawdę, zbreakowała się gra. Dobre. A to jest bardzo nie, to nie jest dobre. To nie jest ani trochę dobre, jeżeli zbreakowała się gra i ja będę dostawał teraz same breakfasty przez tego Chaosa, to będzie bardzo, bardzo źle. Może być. No bo zwyczajnie nie będę w stanie bardziej się wzmocnić, a na gasza trzeba być mocnym. Mamy tutaj secret room, zajrzymy oczywiście, rozwalimy sobie kupę. Zgarniemy kolejne monety, chociaż już ich aż tak nie potrzebujemy, ale może będą jakieś fajne arcade roomy. Dobra, ojej, tu jest walka z bossami, nie wiem czy za dużo czasu nie stracę, 16 minuta. Okej, no to jest, pamiętajmy gdzieś tam, your rage grows, nie mieliśmy innego trinketu, więc sobie weźmy to, jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. You feel cursed, ciekaw jestem co to będzie robić. O kurwa. Bomby, dobra, okej, okay, zginął sobie. Kolejny boss, Loki z boki. Czy mamy tu jakieś baterie gdzieś? Chyba nie. Wolę sobie w takim razie mimo wszystko zostawić tego na walkę z matką, żeby ją szybko i sprawnie rozwalić. Dobra, pękł. Dziękuję. Dwóch bossów pokonanych, wychodzimy dalej. Tu są duchy i płody. Idziemy, kurwy, na lody. Nie dasz rady, bo dążę do twojej zagłady. Yo, elo, peace. Tutaj sobie to rozwalmy. Pięknie, ślicznie. Nie potrzebujemy niczego rozwalać ani podnosić. Spróbujmy w górę poszukać matki. Okej, okay, tu mamy szansę na niebieskie serca. Spróbujmy. O, kurwa! A, nie ranią mnie moje wybuchy. To jest ważne i warto to zapamiętać w kontekście wykorzystywania bomb. Trzy niebieskie serca, w ogóle jakiś urodzaj totalny. Mogę teraz ten na te bomby wchodzić bez problemu, bo wybuchy mnie nie ranią, tylko leczą. No dobra, ale to już... O kurwa, you feel cursed. Powoduje, że losowo pojawiają się bomby w trakcie walki. Ale to jest spoko, bo my mamy pyromaniaka, który powoduje, że wybuchy nas leczą. Więc w ogóle fenomenalna opcja. Zajebiste kombosy nam się robią w trakcie tego podejścia. Ono jest naprawdę świetne. Jeżeli ktoś nie widzi... Ło, ile pajęczarzy. Jeżeli ktoś nie widzi, jaką mam kartę, bo nie wiem, przewinął sobie, to mam Jokera. Ale zachęcam cię, żebyś nie przewijał, kolego, jeżeli to zrobić, bo naprawdę jest, to jest mega ciekawy run. Strasznie, strasznie ciekawie. Się bardzo dużo dzieje tu.
Prayer card. Ciekawe. Double charge powoduje, że używa się dwa razy. No tak, dlatego to mi dało od razu cały heart container, a Head of Krampus bije dwa razy więcej obrażeń. Jakie my mamy wyjebane kombosy tu, naprawdę. Jakie mamy mega wy... Czy my chcemy iść do Dark Roomu, czy do The Chess? Chcemy iść do Dark Roomu. Do Devil Roomu sobie jeszcze i tak pójdziemy. Dobra, zobaczmy, tu mamy tak, bombę, pilsy. Ojej, ojej. Zdecydowanie Cricket's Head. Bomby wyjebało. W sumie zastanawiam się naprawdę, czy nie powalczyć tego. Bo naprawdę jestem dosyć mocny. Chociaż nie, no martwię się, że za dużo stracę. Joker i nie mamy też aż tyle czasu. One up dostaniemy jak najbardziej. Tego podziana nie bierzemy, bo mnie to nie jara. 18 minuta, cały nekropolis drugi zaliczony. Schodzimy piętro niżej. Kurwa, co za ran! Jakie to jest dobre. O, tego nie widziałem tej animacji. Duchy gadają do mamy. Wow, Scared Worm, Curse of the Blind, żaden problem. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, kurwa! Mój przyjacielu, podniecałeś mnie. Dałem ci item, dałem ci staty, dałem ci trinket, a ty garbaty, ty ciągle byłeś i ginąłeś sobie wnet. Mój przyjacielu, dałem ci potężny przycisk. Mój przyjacielu, bombę dałeś mi. Nie umiem śpiewać, o ja pierdolę. Lecz was tu wszystkich se rozpierdolę. Mam dużo tutaj itemów i statystyk. Mój przyjaciel, no w ogóle, tak mi się to podoba. O, proszę se umrzeć, dobra chuj. Przestraszyłem się. Spanikowałem, liczymy na jakąś baterię, ale spoko. Jesteśmy bardzo ok, jeżeli chodzi o czas, więc it lives. 30 minut nie stanowi w ogóle żadnego problemu, moim zdaniem. I skupmy się teraz na tym, żeby być jak najmocniejszym już na tego Gasha, no nie? Najlepiej byłoby, na Gasha Hellscreama, najlepiej byłoby zdobyć jakiś item, ale no to jest niestety 100% losowe, tak? Nie mam tutaj żadnego wpływu absolutnie, który... Znaczy mam dwa typy itemów, które chciałem dostać. Po pierwsze, jakiś, który by spowodował, że jestem w stanie char... O kurwa. Jakiś, który powoduje, że jestem w stanie charge'ować sobie... Jakiś, który powoduje, że jestem w stanie charge'ować sobie Head of Krampus w trakcie walki, żeby móc go użyć wielokrotnie. Coś, co by mi dało dużo heart containerów, ewentualnie też byłoby bardzo, bardzo przydatne. W związku z tym kersem, znaczy w związku z pyromaniakiem i z tym kersem, żebym mógł się leczyć po prostu wtedy w trakcie walki i tak naprawdę odnawiać zdrowie w nieskończoność. Ewentualnie po prostu item, który da nam bardzo dużo bomb. Spróbujmy. Może nie marnujmy bomby na rozwalenie tych kamieni, jeżeli z nich nie wypada coś mega fajnego. Bo to będzie głupie dosyć. To jest bateria, no ale nie będę bomby marnował za baterię, jeżeli mogę po prostu jedno pomieszczenie jeszcze przejść, a te pomieszczenia nie są jakoś bardzo, bardzo skomplikowane. Chyba chcę rozejrzeć się za Arcade Roomem jeszcze chwileczkę dosłownie. Nawet... Ojejku, ale to było bliskie. Byłeś mi naprawdę bliski. Wealth of Wealth, nie jara mnie to, wolę Samson Locka, żeby ten raid jakoś tam budować. A oczywiście już będą przeróbki z tym ja przyjacielu. Nałóżcie mi jakiegoś autotuna, zróbcie coś, wrzucę na kanał, będzie milion wyświetleń. Muszę sobie posłuchać tej piosenki, to może ciąg dalszy wymyślę w następnym odcinku, to będzie jeszcze fajniejsze, dobra? Dwie bomby, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, żeby dostawać te bomby, bo nimi możemy się leczyć, trzeba o tym pamiętać. Ten curse też robi fenomenalną robotę, próbuję wyczaić cały czas, jak ten item działa z tym cursem, ale jeżeli się nie mylę, i to byłoby mega fantastyczne, jeżeli dobrze zaobserwowałem, to on się odpala w momencie, kiedy dostaje obrażenia. I to oznacza, że tak naprawdę chyba jestem w stanie być nieśmiertelny teraz. O kurde, tak, on się odpala, kiedy dostaje to, więc póki mam niebieskie serca, to nic mi to nie daje. Ale jak zejdziemy na czerwone serca, no to on powoduje u mnie nieśmiertelność, jeżeli faktycznie triggeruje się w 100% przypadków. To jest oczywiście warunek, tak? Musi się triggerować w 100% przypadków, kiedy dostaje obrażenia. I wtedy możemy bardzo ładnie sobie tego Gasha zrobić. Tak mi się wydaje, że to będzie działać sprawnie. No może być dobrze. Jest w ogóle już mega wyjebany run. Przestraszyłem się, spanikowałem. Spróbujmy bombą dostać się do baterii w takim razie. O, dostaliśmy jedną bombkę za to, więc spróbujmy bombą dostać się do baterii. Tutaj mamy jakieś mózgi. Czynnik ludzki. Mamy mózgi. Okej. Klucz. I can see forever. Bardzo sympatycznie.
bardzo sympatycznie, bo na pewno jakiegoś tutaj, no właśnie, Secret Rooma sobie dostaniemy. No to jakieś pajączki, żaden problem. Dobra, przejdźmy tędy. No tutaj trzeba tak. Dobra, robimy sobie tak, tę bombę dostaliśmy za pokonanie tego monstra, którego użyliśmy Head of Krampus, więc aż tak mnie to nie boli. Mamy 13 bomb, super secret room gdzieś tu. I widzimy Black Card, bardzo mi się to podoba. O nie, no jestem ścierwem, no nie? Tak, za każdym razem, kiedy dostaję obrażenia, wyskakują te bomby. I to jest świetne combo, naprawdę. Head of Krampus robi masakrę, spróbujmy. White Pony, no tak, pod nim jest zawsze Flight plus Holy Death, Krampus Rage. Okej, to jest ciekawe. Spróbujmy oddać temu za jedno serce Sticky Bombs i weźmy ten za dwa. Destarch, Penetrative Shot plus... O kurwa. O cię w chuj, tylko problem brzmi: straciliśmy dwa Heart Containery, ale jesteśmy dużo, dużo mocniejsi. Zaryzykowałem? W chuj, nie? Ale ten run mi się tak podoba po prostu, że ja chcę nawet ryzykować, nie? Bo to jest tak ciekawe i ja bym chciał, żeby było jeszcze bardziej. Ojej, ale teraz nie działa nam to nieskończone zdrowie i możemy bardzo przejebać. Ale my możemy tak to... Mamy one-upa, oczywiście mamy one-upa. Ale możemy to bardzo, bardzo przejebać. Trzeba być od tego momentu piekielnie ostrożnym. Mamy ten Arcade Rooma i ja mam nadzieję coś dobrego na nim ugrać. Chociaż nie mamy na to dużo czasu. Sprawdźmy go. Pograłbym tu chwilę, naprawdę pograłbym tu chwilę. Dam sobie minutę może. Dam sobie chociaż minutę, mamy sporo czasu. Mamy jeszcze 7 minut. Spróbowałbym ugrać chociaż trochę niebieskich serc. Kurwa, no cokolwiek, bo nie mamy Heart Containerów, naprawdę. Paralysis. Pretty Fly, okej, to jest też coś. To jest też bardzo coś. Na tamtej maszynie nawet nie ma co grać, żeby liczyć na EV bugę. No ją zdetonujemy na pewno. No tu bym poświęcił trochę czasu, do 25 minuty może nawet. Jesteśmy w stanie bardzo szybko przechodzić przez pomieszczenia. I to jest ważne. A no jakieś niebieskie serce by mi bardzo uratowały dupę. Mam ten nogę Kane'a, więc teoretycznie powinno mi to bardzo dobrze iść. Ale jakiś Dark Bomb by mi tu tyłek uratował. Bardzo, bardzo średniawo to idzie pod względem tego, co potrzebuję. Tam są jeszcze 3 monety, no jeszcze 15-20 sekund max. Do 10 monet się może zjadę. O dobra, drugi Pretty Fly, jest fajnie. Dwa Pretty Fly'e to już jest zawsze coś. To bardzo zmniejsza szansę na to, że dostanę jakieś obrażenia. Tym bardziej BFF tutaj by pomógł. Karta granatem w ogóle powoduje utratę punktów, to jest ciekawe. Bardzo, najbardziej mnie boli to, że w tym momencie jest o tyle niebezpiecznie, że bez Heart Containera, bez dwóch Heart Containerów, które miałem i które straciłem, nie jestem w stanie się w nieskończoność leczyć. To było coś, co dawało mi bardzo dużo takiego wewnętrznego spokoju. Nie chcę za jedną skrzynkę na czerwonej arenie walczyć. Dobra. Berkano, Companionship, spoko. Użyjemy sobie to w jakimś krytycznym momencie może. Te kosy oczywiście są mocarne, jesteśmy przepotężni, ale cały czas się boję jakichś głupich błędów, które po prostu mogą nam tu pokrzyżować nieco szyki, tak? Bo tak, takie rany najczęściej ja przegrywam po prostu przez głupotę, przez jakieś zagapienie, przez zrobienie głupiego błędu, który może przekreślić świetną rozgrywkę. Gdzie tu jeszcze ktoś jest? Tutaj. Dobra, wybuchł sobie. Curse Room. Nie chcę. Kurwa, no korci mnie, ale nie chcę, nie mogę. Dobra, tych sobie rozwalimy, żaden problem. No problemo, pal. Dwie piguły. Health up! Tears down, chuj z tym tears down. Health up, to jest mega ważne, okej. Jeszcze jeden health i jesteśmy niezniszczalni i mamy rozgrywkę w kieszeni. To nie jest trudne, Tomek. Jakiś breakfast. Jakieś coś, no nie? Jakiś credit card i devil room, to byłoby coś. Fajne połączenie. Devil Roomu tu nie będziemy mieć, to trzeba mieć z tyłu głowy. Okej, okay, to jest ciekawe, zostaniemy na tym, co mam. Dobra, wybijamy. Okej, okay, fajne jest to, że nie muszę bać się przeciwników, którzy wybuchają. Bo w razie czego to się leczę po prostu. Okej, okay, to może być trudne. Pobiegajmy trochę. Dobra, okej. Okay. 6 pająków kolejnych w gotowości. Fuck you. Dobra, fajnie to rozegraliśmy, jest git. Kolejna bomba, dajemy radę, naprawdę dajemy radę. Zwiastuję wam kurwy zagładę. Ugniatam na marmoladę, psy. Oh yeah.
Dobra, ręce mamy. Ręce, które kaleczą. O kurwa. Dobra, okej, bardzo ładnie. Sporo pająków po mojej stronie. One latają tylko tutaj, tak? Dobra. Trzeba dobrze przerwy rozkminić. Gdzie są? Okej, i te gówna też zmienione na zwykłe. Fenomenalnie. 3 minuty. Powinniśmy dać radę bardzo, bardzo na spokojnie. Ale to jest trudne, no nie? Ale to jest... Mam takie emocje. O kurwa, o kurwa. Yes, it lives, zaczynajmy. Dobra, to nie było zbyt skomplikowane, oczywiście. Zacznijmy od Devil Roomu. O Jezus, co to jest za item? Boję się, nie wiem. Chcę sprawdzić. Platinum Gatio UK. Co to jest za item? Ten po lewej. Pierwszy raz go widzę, mam nadzieję, że został tu opisany. Boję się go wziąć. Bardzo boję się go wziąć. Co to jest? Mums Box. When used, Mums Box will drop a random trinket. When held, doubles the effect of trinkets. Nie, nie chcę tego. Nie, nie potrzebuję tego. Wolę zostać na tym jednym kluczu. Dobra, i idziemy tu. O, jak to przejebie. Nie mogę tego przejebać. W razie czego, jak mi zostanie jedno serce, mogę po prostu zrezygnować i pójść dalej. Ale ja się boję, kurwa, jak ja się boję tego. Znowu dostał gówno, Isaac, to nie jest dobry sygnał wcale. The Sun, okej. Berkano sobie użyjemy. The Sun przede wszystkim, żeby zranić ich, no nie? Okej, serce. Book of Revelations, bardzo dobrze. Łyżkę weźmy, speed up, czyli wszystkie statystyki w górę i zostały mi 3 monety. Wheel of Fortune. Nie, nie, nie! Zjebałem. Zjebałem, powinien Donation Machine zbombardować chwilę. Sprawdźmy to. Curse to jest chyba Cursed Eye, więc tego nie chcę. Bobshead też nie chcę. Cursed Eye, nie, nie chcę tego, to jest bardzo niedobry. Dwa chujowe itemy, źle. The Lovers, nie pomaga mi to. Okej, teraz pomyślmy, co to jest? To czerwone oko to jest Cursed Eye chyba. I teraz to jest, mam skontakt. Mają go szansę, żeby zamrozić. Plus 0,25 range up, plus pół tier high. To jest fajne. A to drugie, ten szary taki poskładany. Co to jest? Pierwszy raz chyba widzę ten item. Nie jestem go pewien. To jest chyba coś nowego z Afterbirth'a. To jest number 2. Tak, to jest ten item, number 2. Daje małą szansę, żeby bad bombę postawić. I tak dalej. Nie, to ja wolę to. Freeze effect. Żeby mi dodało i trochę zwiększyło łzy. Ale ja się boję. Nie mam, czemu nie mam head of cramp? A bo na mamę użyłem. O chuj, może jakaś bateria. Nie ma. Czyli gram bez head of crampus, który dałby mi duży boost na start. Hash. Dobra. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Spokojnie. Mam bardzo duży zasięg. A to jest na niego bardzo dobre. Sfrizowało go, pięknie. Jest okej, okay. Początek idzie w miarę fajnie. Początek idzie w miarę fajnie, Tomek. Tylko na spokojnie. Jesteśmy bez Head of Krampus, więc jest to na bardzo utrudnione zadanie, na pewno. Dobra. O w chuj. O ja jebie. O cię w pizdu, ty psie. I zaczyna się tołką. Mam dwa Pretty Flye, spokojnie Tomek. Jest okej. Dwa Pretty Flye naprawdę potrafią zrobić. Wow, przyjęło to. Co za moc. Jest bardzo okej, póki co. Napierdalamy, topi się. Tonie, tonie kurwa. Jezus Maria, te Pretty Flye mi ratują dupsko. Zdechnij psie. Nie masz szansy. Nie masz cienia szans. Ty śmieciu! O Jezus, jak on powoli po prostu topnieje, no nie? To jest tak przerażające, ile on ma zdrowia. Zaczyna się ruszać. Dobra, sfrizowałem go. Bomba. Ta bomba fajnie mu zdrowie zabiera. Naprawdę warto. Tak, wypuszczaj much. Jak wypuścisz dużo much, to mi daje bardzo dużo pająków i moich much. Chyba. O ile to działa. Nie, nie triggeruje się. Nie dostaje nic z nich. Kurwa. A przynajmniej dosyć niedużo. Dobra, freeze effect wszedł, pięknie. Kurwa, ciskamy. Oła, jak dostałem tym.
Dobra, pierwsze zdrowie stracone. No nie jest źle, nie jest źle. Już topnieje, już topnieje pies. Trzeba go bombami cały czas. Co jest? Czemu stamtąd jeszcze? Ja pierdolę. Bez trzech Pretty Flyów tutaj byłaby... Mam dwa, okej. Okay. Ja, co on robi za ataki? Jakim ty jesteś chorym po prostu. Wow, co on robi? Ile tych... Dobra, ale tu pająki mi wypierdalają. Zabiję cię. Zabiję cię, psie, no nie? Prawie czego pamiętam, jeżeli wypuści bardzo dużo czegoś, jestem w stanie użyć te sam. O, bo są jeszcze jakieś jego fazy, których ja nie widziałem. Cały czas bomby, bo i tak się nie mogę nimi uleczyć. Więcej bomb. O, zabiję cię, ty kurwo. Ty kurwa mały bosie z zasadami. Uhu. Dobrze. Ale ja jestem jak Jesus H. Christ po prostu. Nic mnie się nie tyka. Nic nie dostaje obrażeń. Hashtag martwy będziesz. Śmieciuchu. Proszę nie ustawiać niczego, bo mi się to nie podoba ani trochę. Kolejna bomba się w niego wpierdala. Dobrze! Ginie śmieć. Zdechniesz. 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 Zabiję cię. To jest za dobry run. Spuchnij sobie, no. Uuu, co on robi? To się będzie rozpadać na coraz mniej. Skurwolu! Jo, jaki on jest pojebany. Jaki ty jesteś pojebany. A, ła, dostałem. Dobra. I się odpalił Kers. Ej, to jest świetne na walkę z nim. W ogóle na walki, że ten Kers się odpala. Padniesz. Pękniesz. Pękniesz, skurwolu, nie chowaj się. Jest! Tak? Mokra plama z ciebie została, śmieciu. Ale czy ja chcę zakończyć? Bo ja nie widziałem jeszcze zakończenia po nim. Myślałem, żeby iść dalej. Dobra, zobaczmy to zakończenie. Tak. Betrayal has appeared in the basement. Judasem, to jest gasz. Łaaa, co za run. Co my żeśmy dojebali. Ale to ma być milion lajków pod tym. Najlepszy run aktualnie na kanale. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, moi kochani. Zaraz na kolejne odcinki Rewinding of Isaac Afterbirth. Trzymajcie się, cześć.